I realize my brethren have had some trouble with you, my little orange friend, but I'm not quite sure why. Is it getting hot in here? Is it safe to be wearing that fur? It looks flammable! No, więc ciekawostka jaka jest, to taka, że jest to jedyny poziom, gdzie ścigamy się ze starymi znajomymi. Bo jak widzicie, ścigamy się tutaj z tymi Tiny Tigerami i Dingodailami. No wiecie, o co chodzi. Starzy znajomi, czyli ci, co pojawili się w cutscence, czyli tam Tiny Tiger, Engine, Entropy, Dingodile, no. Druga ciekawostka jest taka, że Smokey and the Bandicoot jest nawiązaniem do Smokey and Bandit, do filmu, który został stworzony w 1977 roku. No i praktycznie ostatnia ciekawostka mówi o tym, że jest to pierwszy poziom w serii, gdzie Crash musi wygrać, czyli musi być pierwszy, żeby zdobyć relikt. Bo o ile w Crashu Trójce mogłeś przegrać wyścig i zdobyć relikt, tak w Crashu The Wrath of Cortex musisz być pierwszy, żeby mieć relikt. Więc takie od razu mówię pozdro 600 dla twórców. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten wyścig. Moje wspomnienia z tym wyścigiem są takie, że w zasadzie to lubię ten wyścig, ale nie lubię go robić na 100%. Bo zawsze go robię za drugim razem. Nigdy nie robię tak, że za pierwszym razem zdobywam i kryształ, i gem. Bo to jest w moim przypadku niemożliwe. Ale dobra, czas wrócić po klejnot. Albo gem. No, i teraz powrót do wyścigu, gdzie będziemy robili 100%. Czyli po prostu skrzyneczki. Dlatego ja tutaj nie będę się jakoś super starał. Będę ostatni nawet. Ale dobra, możemy sobie teraz pogadajmy na jakieś filarowe tematy w trakcie tego let's playa, no bo w sumie i tak nie ma co tutaj do roboty, o wszystkich ciekawostkach z tego poziomu wam powiedziałem, więc yeah. Mamy dzisiaj 24 września. I co jest fajną rzeczą, to to, że... co jest fajną rzeczą, to to, że dzisiaj jest dosyć ciepło. Ta, ostatnie dni września są takie, że będą przynajmniej u mnie bardzo ciepłe i wręcz nawet mogę powiedzieć, że upalne, ponieważ aktualnie jest 22 stopnie są. LOL. Po prostu duże LOL w tym wypadku. Aha, i zapomniałem też o tym powiedzieć, że kiedy spadniemy w dół, to nie ma czegoś takiego, że... tak jak to było w Crashu Trójce, że zostaniemy teleportowani trochę dalej. Po prostu tracimy życie i wyścig od nowa jest. Miejcie to na uwadze. Staram się tu kurde super wolno jechać. No ale mówię, jest 24 września. I teraz będę tryhardował trochę. O nie. Dobra, jest, udało się. Będę trochę teraz tryhardował z The Wrath of Cortex na kanale i w ogóle z let's playami, żeby pokończyć te let's playe. Może mi się nie udać do końca września, bo bądźmy sobie szczerzy, The Wrath of Cortex pewnie trochę zajmie. Chyba że ta seria potrwa tak max 6 odcinków, to byłoby cool. To wtedy tylko już Entrance, który trwa 2 odcinki i już praktycznie mogę zamykać wrzesień. Z okresem wiosenno-letnim na moim kanale. Ponieważ tak, zależy mi na tym dlatego, ponieważ tak se postanowiłem i już. No i ten wyścig jest też wielkim okrążeniem. Mamy klejnot! Czas na Eskimo Roll. Tutaj będzie japońska nazwa i let's go! Jestem ciekaw jednej rzeczy, a mianowicie takiej, czy... Czy są jakieś w ogóle porady aku-aku do tej gierki? Bo jeżeli są, to pewnie w międzyczasie, w trakcie leveli będą one się wam pojawiały. No ale dobra. Eskimo Roll.
fajny poziom, ale nie lubię go robić na czasówkę, bo czasówka w tym poziomie jest taka, taka sobie, taka niefajna. Taka ta, o, jak kiedyś tam była taka piosenka, nie? Taka ta, taka ta, taka ta. Ej, stare czasy YouTube'a 2012 bodajże, albo 13. Serio, ta piosenka była na tyle popularna, że chyba każdy w 2K12 albo 2K13 wiedział, co to jest za nuta, bo ona była tak często puszczana w radiu i tak często na YouTubie była polecana, że to jest szok. La 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 la. Kurde, trzeba będzie pomyśleć nad stworzeniem własnej kiedyś piosenki. Nie, no, ale tak szczerze powiem wam, że odbiegając trochę od tematu takich też let's play, to chciałbym kiedyś nauczyć się tworzyć piosenkę jakąś, w sensie taką nawet muzykę. Nie mówię, że to byłaby jakaś muzyka pokroju kurde disco polo, bo bądźmy sobie szczerze, ja nie cierpię disco polo. Ale po prostu chodzi o to, żeby stworzyć takiego beat i nawet spróbować kiedyś się podszkolić i tak zacząć sobie, nie wiem, jakiś flow robić, coś. To by było fajne. Na pewno byłoby to coś nowego u mnie, w moim życiu. Nie mówię, że to byłoby zaraz, kurde, wrzucane na YouTube'a, bo raczej bym to robił dla siebie. Aczkolwiek w sumie w dzisiejszych czasach muzyka kręci dobry biznes. Dużo youtuberów kiedyś, takich powiedzmy zagrajmerów. Znaczy nawet nie powiedzmy, w ogóle to kiedyś dużo tych youtuberów było zagrajmerami. Jak wiecie, jak Multi, jak tam ten. Kto tam jeszcze w ogóle na muzykę poszedł? Multi poszedł na muzykę. I ktoś jeszcze był? Nie pamiętam. Ale szczerze, sam bym chciał kiedyś spróbować. I tak, uwaga, powiem teraz coś, co większość osób dosłownie będzie miało takiego mindfucka, że chyba, kurde, postanowi przez okno wyskoczyć, albo nie wiem, pójść do toalety, żeby się wypróżnić, albo nie wiem, umyć uszy, bo pomyślą, że są głusi. Ale szanuję muzykę Multiego oficjalnie. Tak, jestem chyba jedną z niewielu osób, co serio szanuje muzykę Multiego. I szczerze mu nawet kibicuję. W ogóle 70 żyć mam. Wow. Coraz bliżej 99. O, i Entropi, elo. W ogóle jest możliwy glitch, gdzie możesz sobie skakać po głowie Entropiego. Nie wiem, czy to był efekt zamierzony ze strony twórców, czy nie, ale jeżeli kogoś to tak, nie wiem, z twórców zaczęło bawić, że hej, 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 to jest tak dla fanu zrobione, no to przyznam szczerze, że twórcy macie bardzo słabe poczucie humoru. Olej, poskaczemy sobie na głowie Entropiego, ale zabawa! No oczywiście, że tak, tak pewnie sobie twórcy The Wrath of Cortex pomyśleli, tworząc tę gierkę. To będzie taka fajna zabawa, poskaczemy sobie na główce Entropiego i dzieci też będą się dobrze przy tym bawić. Oczywiście, że tak. I też no, średnio rozgarnięci dorośli. I mamy problem. Gdzieś zgubiłem jedną skrzynkę. Gdzie ona jest? Ja nie cierpię właśnie takich momentów. Tym bardziej w The Wrath of Cortex. Tym bardziej w The Wrath of Cortex. Naprawdę nienawidzę. I teraz moje pytanie jest następujące. Gdzie ja zgubiłem tą skrzynkę? Gdzie? Na czole ją zgubiłem? No i nie wiem, gdzie jest ta skrzynka. Kurde, skrzynka widmo gdzieś jest tu, kurde. Dobra, never mind. Zrobię to pewnie poza nagrywaniem albo na następnej sesji. Ej, kolejny poziom, który nie zrobiłem na 100%. Shit. Dobry, 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 witam państwa bardzo serdecznie. Jak wam tam dzionek mija, bo u mnie jest strasznie gorąco, kurde. Jest tak gorąco, że dosłownie z moich pleców ogień się, kurde, tutaj zieje. Tak jest gorąco, że kurde, Crash musiał się aż rozebrać, bo tak to kurde by nie chodził pół nago, a tak to chodzi pół nago. Ale hej, mogę się ochłodzić deszczem! Yeee! Yeah! Woohoo!
Dobra, teraz tak już poważniej mówiąc, to wracamy z powrotem i robimy poziom chyba, tak szczerze, Enedurike Fake. Tsunami chyba będzie jako pierwszy, więc lecimy. Let's go! I have a taste for some deep fried bandicoot. Więc tsunami, tak się nazywa w Japonii i... zaczynamy. W ogóle ta muzyka, która tutaj leci, jest dosyć taka... taka ta, ha ha ha, znowu żart z taka ta. Nie no, dobra. Mówiąc szczerze, ta muzyka przypomina mi czasy YouTube'a 2009 albo 10, ponieważ kiedyś, gdy byłem bardzo małym gówniarzem, słuchałem sobie muzyki, ale to nie byle jakiej muzyki, ponieważ kiedyś miałem taką manię, że muzykę nie potrafiłem ściągać na komórkę. Co za tym idzie, często nagrywałem muzykę dyktafonem i przypadkiem, całkiem przypadkowo natrafiłem na filmik, gdzie jakiś koleś grał w japońskiego CTR-a i jako intro właśnie miał tą muzykę. Nie wiem, czy to czasem nie był Crash Pro 3, czy jakoś tak on się nazywał, ten youtuber. A może kto był inny youtuber, nie pamiętam już tak szczerze. Tak czy siak, wiem, że jako intro miał tą muzykę i tak jakoś mi się potem, gdy zagrałem w The Wrath of Cortex, skojarzyło, że skądś tą muzykę znam. I tak, tak miałem dosyć często z niektórymi filmikami z YouTube'a, że zamiast pobierać jaką plik MP3, to nagrywałem to dyktafonem. I ja nie żałuję, fajne są z tego wspomnienia. Gdybym kiedyś odszukał ten telefon, to sądzę, że to by dalej siedziało sobie na tym telefoniku. Bardzo fajna rzecz, jak dla mnie. Nie mam powodu do wstydu, bo na pewno nie tylko ja coś takiego robiłem. Pewnie jest dużo osób, co tak robiło. Reszta skrzynek to nitro, więc wyłazimy. Ale cóż, jeżeli chodzi o tsunami, to na lampionach jest napisana taka literka z języka japońskiego albo chińskiego, co oznacza Little Downtown. I to jest ten znaczek, co praktycznie jest często używany, ten znaczek, jako alfabet w Japonii i rzadko kiedy jest używany w Chinach. W sensie częściej widzi się ten znaczek jako alfabet w Japonii niż w Chinach. I teraz uciekamy przed tytułowym tsunami, bo tsunami nas chce połknąć, zeżreć i w sumie chyba chce nam zrobić przyjemność, w sensie Koko chce dokładnie zrobić przyjemność. Ale nie wiem, czy nazwałbym to przyjemnością, bo Koko przy tym będzie mokra. A resztę możecie sami dopowiedzieć. Yeah. Dobra, checkpoint. I teraz tak, czas na niebieską sekcję, którą sobie zrobimy teraz. A potem zniszczymy skrzynki i zobaczymy, czy niczego nie pominąłem. Tak czy siak, niebieska ścieżka klejnotu, czyli ta, do której teraz idziemy, uległa zmianie w wersji na Xboxa i na GameCube'a. Bowiem tutaj mamy na początku łódki, jak sami zresztą widzieliście, i tam mamy sekcję platformową, no bo w końcu to platformówka, co nie? No. I okazuje się, że w połowie tam drogi będziemy skakali na lampionach. Co jest zabawne, to to, że lampiony zostały zastąpione w wersji na Xboxa i na GameCube'a drewnianymi mostami. W sensie takimi właśnie drewnianymi dyskami zostały zastąpione. Więc to są wszystkie ciekawostki o poziomie tsunami. Mamy 26% gry, lol. I praktycznie godzinę i 50 minut zaraz na nagraniu. Bo no dokładnie mamy godzinę 48, no ale biorąc pod uwagę, jak to szybko wszystko idzie, no to hej. I co jest grane? Czemu Koko nie może doskoczyć? Czy ta Koko ma jakieś upośledzone nogi, czy co? Serio. Pewnie miałbym więcej procent, biorąc pod uwagę, że nie mam klejnotów, no ale no sorry bardzo. Dobra, to już był rush. To już mogę przyznać, że to był rush i to była głupota zarazem. To taki rush i głupota w jednym. Ale kurde, dzisiaj na dobrą sprawę rekord, bo tak na dobrą sprawę to przejdę 18 poziomów w jednej sesji z tej gierki.
No bo licząc bossów, no to no będzie 18, kurde. Co za tym w ogóle idzie, jeżeli jeszcze chodzi o ciekawostkę, nie? To szczerze powiedziawszy, to strasznie ułatwili wtedy tą sekcję w wersji na GameCube'a i Xboxa. I tutaj radzę wam po prostu cały czas mieć X, dlatego że... No, dlatego że ta. Bo łatwo można się stąd... No, spaść. I mamy aku-aku, w sumie niepotrzebnie, bo to już końcówka poziomu jest. I mamy wszystko! Yeah! No elo wszystkim! Jesteśmy z powrotem i mamy aku-aku. W sumie nawet się może nam przydać, więc... Czy Fahrenheit Frenzy zrobić teraz, czy The Gauntlet? Fahrenheit Frenzy. Tak, wiem, że teraz robię niekanonicznie, no ale no sorry. Ale jeśli mam być całkiem szczery, to wolę Fahrenheit Frenzy niż The Gauntlet. Mimo że The Gauntlet też lubię, ale ten poziom jest dla mnie fajny ze względu na soundtrack, który teraz leci. On jest boski. Tak czy siak, poziom ten jest naprawdę cool.